został oceniony bardzo wysoko przez niezależne osoby oceniające, uzyskał w jednej punktacji bezwarunkowo 134 punkty z możliwością po negocjacjach uzyskania 138 punktów, natomiast drugi oceniający niezależny przyznał bezwarunkowo 135 punktów ze wskazaniem na możliwość uzyskania 139 punktów, czyli praktycznie maksimum. Maksimum do tego projektu, bo maksimum to jest 140. Więc niezwłocznie pani dyrektor przygotowała w ramach negocjacji odpowiedź, a te negocjacje polegały na ustaleniu, dookreśleniu ilości godzin, etatów dla poszczególnych osób, które będą zatrudnione, bo ten dom opieki medycznej to kolejne nowe miejsca pracy w naszej gminie. Dla opieki medycznej, pielęgniarskiej, dla opieki związanej z fizjoterapią, dla opieki psychologicznej oraz całej obsługi. Przygotowała informację, przesłała pani dyrektor nasze propozycje i z dumą oczekiwaliśmy na odpowiedź i tą weryfikację ostateczną, gdzie nasz projekt mógł uzyskać niemal maksymalną liczbę punktów.